importowane z USA święto, jakim jest Black Friday, czyli Czarny Piątek, od dawna wykorzystywane jest przez firmy jako pretekst do zrobienia kolejnej, zrealizowania kolejnej akcji promocyjnej. To wcale nie dziwi, ponieważ zamiast wymyślać własną akcję, można wejść w coś, co ma już robioną markę, co jest postrzegane jako święto, największe święto okazji cenowych. Więc próg wejścia z punktu widzenia firmy jest niebywale niski. No, ale z tego pewnie też wynika to, że wiele akcji w tym okresie to są akcje pozorne. No bo czym jest promocja pod tytułem kup produkt za 129 zł, a transport otrzymasz gratis, albo kup produkt X, a drugi tańszy otrzymasz za połowę ceny. Czy to są promocje na miarę święta, które ma być największym świętem okazji cenowych? Historycznie to święto wypada w ostatni piątek listopada. W rzeczywistości ta data już dawno straciła na znaczeniu, ponieważ już w październiku pojawiają się oferty z okazji Black Friday. Czy jednak rzeczywiście jest to dzień wielkich okazji? Może nam się tylko wydaje, że te promocje są pozorne, a jak spojrzymy na to szerzej, to rzeczywiście może się okazać, że w tym okresie można zrobić dobry interes. No, są na to badania, które odpowiadają na to pytanie. Z badania świąteczne, zakupy świąteczne 2021 wynika, że co dziesiąty Polak planuje w tym okresie zrobić zakupy z myślą o Bożym Narodzeniu, z myślą o nadchodzących świętach. No, logiczne, no przecież idą święta, prezentów mamy do kupienia co niemiara, a możemy kupić je być może w lepszej cenie. Jednak coroczna analiza blisko 800 sklepów internetowych przeprowadzona przez firmę badawczą Deloitte we współpracy z firmą D-Labo pokazała, że pomiędzy piątkiem 12 listopada a piątkiem, w który wypada Black Friday, czyli 26 listopada, różnica w obniżonych cenach analizowanych kategorii produktowych wyniosła średnio 3,6%. Nie 36%, nie prawie 40%, a 3,6%. Więc szukając odpowiedzi na pytanie, czy w tym okresie możemy zrobić dobry interes, to na podstawie danych, które właśnie Wam przedstawiłem, możemy mieć wątpliwości. Cały okres poprzedzający Black Friday to jeden wielki roller coaster cenowy. W tym okresie niektóre ceny idą wcześniej w górę, aby później mogły być znacząco obniżone. Niektóre w ogóle się nie zmieniają, zostają na tym samym poziomie co wcześniej, a jeszcze inne wręcz rosną i wcale tego nie zauważamy. W większości przypadków konsumenci nie są w stanie analizować cen na szerszą skalę. No chyba, że szukają okazji do zakupu jakiegoś produktu i jest to produkt z kategorii drogie, czyli elektronika, telefon, komputer i rzeczywiście się trochę bardziej przykładamy i lepiej analizujemy. Jednak samo monitorowanie cen w ulubionym sklepie no wcale nie oznacza, że nie wpadniemy w jakąś pułapkę, ponieważ jeszcze musimy ceny w danym sklepie porównywać z cenami w innych sklepach, więc robi się z tego już jakieś przedsięwzięcie. Oczywiście pomagają nam w tym wyszukiwarki cenowe, ale to, co nam pomaga przede wszystkim, to nieuleganie emocjom. No właśnie, z punktu widzenia klienta, który często kieruje się emocjami, a więc nasze preferencje, nasze wybory nie są wynikiem analizy poznawczej, to Black Friday wznieca naprawdę mnóstwo emocji, które mogą prowadzić i pewnie często prowadzą do bezrefleksyjnych zakupów i takiego poczucia zrobienia dobrego dealu. No, poza tym listopad to czas, w którym jesteśmy już myślami blisko nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia. No a więc towarzyszą nam bardzo konkretne emocje, między innymi radość, ale też nieodłączny niepokój związany z całą masą spraw, które trzeba jeszcze załatwić. Te emocje i ten pęd zmniejszają naszą czujność, ponieważ czasem po prostu wychodzimy z założenia, że cel uświęca środki. Trzeba coś załatwić, pewne rzeczy muszą być kupione, tak? I to jest najważniejsze. Tracimy czujność. Ograniczona czasowo oferta może wywołać w nas taką obawę przed utratą korzyści. No i ta obawa będzie nas napędzała. Tłum w sklepie, ludzie w sklepie mogą również nas dodatkowo napędzać. Spieszymy się kupić, zanim inni nam wykupią. No przecież to jest promocja. Ona jest ograniczona czasowo, no i pewnie też ilościowo. Oczywiście firmy stosują przeróżne praktyki, które mają zmniejszyć moją i twoją czujność. W kampaniach, zarówno tych online, jak i tych offline, pojawia się na przykład jeden wyróżniony produkt sprzedawany po bardzo niskiej, bardzo atrakcyjnej cenie. No pewnie nawet czasami poniżej kosztu zakupu. No pachnie to wtedy dobrym interesem. Widzimy fantastyczny produkt, na którym nam zależy, albo po prostu produkt, który jest w super cenie. Może nam w ogóle nie zależało, ale kupimy, bo jest atrakcyjny cenowo. No ale nie zawsze jest to jednak dobry interes. Dlaczego? Znaczy nie zawsze dobrze jest zwrócić uwagę na taką kampanię i za bardzo się nią ekscytować. Dlaczego? Dlatego, że firmy doskonale wiedzą, że nawet jeśli klient, a więc ja czy ty, nie znajdzie wymarzonego produktu, a najczęściej jest tak, że go nie znajdziesz, dlatego że to był jeden produkt albo kilka i wtedy, kiedy przychodzisz do sklepu, to w ogóle już go na półce sklepowej nie ma, to i tak coś kupisz. Tak? Jak przyjdziesz do sklepu, to nie wyjdziesz z pustymi rękoma, bo trzeba było się ubrać, wyjść z domu, przyjechać do sklepu, tak, jesteśmy, nie ma już tego, co chcieliśmy. Okazja nam przeszła koło nosa, no ale skoro już jesteśmy, to coś kupmy. Klienci też, firmy też wiedzą, że jeśli klienci przyjdą, to czasami to przyjdą nowi klienci, którzy nigdy wcześniej w tym sklepie nie byli, bo zostali skuszeni okazją. I być może spodoba im się sklep, być może to miejsce odkryją i w przyszłości będą do niego wracali. Normalna, stosowana praktyka, dać komuś coś spróbować. Jak zasmakuje, to być może wróci po więcej. W tym okresie firmy też manipulują chociażby ustawieniem produktów, zestawiając tani z drogim. No, aby ten tańszy wydawał się jeszcze tańszy poprzez pewien kontekst, poprzez pewien kontrast. Może się zdarzyć też manipulacja długością opisu, bo nam, konsumentom, wydaje się, że produkt z dłuższym opisem jest lepszy. My go często nie rozumiemy, ale opis jest długi, cała masa różnego rodzaju cech. Tak, to wydaje nam się, że to jest dobry produkt. Tak, bo tak postrzegają konsumenci produkt. Może też się zdarzyć, że do puli produktów objętych promocją z okazji Black Friday trafi produkt, którego cena detaliczna wcale się nie zmieniła, ale kolor etykiety będzie wskazywał na promocję. No, sprzedawcy mają nadzieję, że uda im się w tym okresie wycisnąć trochę więcej z nieświadomych, napędzanych emocjami, rozkojarzonych kupujących. Starożytni Rzymianie powiedzieliby pewnie caveat emptor, czyli niech kupujący ma się na baczności, ponieważ sprzedawca nie odpowiada za łatwowierność kupującego. No dobrze, no ale co może taki konsument jak ja czy ty zrobić, aby nie wpaść w taką pułapkę kupowania rzeczy niepotrzebnych lub pozornie atrakcyjnych cenowo? No to, co możemy zrobić, to na pewno możemy stworzyć listę potrzeb, dzięki której będziemy mniej podatni na takie impulsywne kupowanie. Tak? Lista potrzeb ma nas generalnie oślepić. Tak? Mamy nie widzieć innych rzeczy, nie zwracać uwagi na rzeczy, które na tej liście nie widzimy.
widnieją. Trudne do zrobienia, ale warto spróbować. Możemy też przeznaczyć określoną sumę pieniędzy na konkretną kategorię zakupów. Tak? No nie możemy wydać więcej niż i za konkretną kwotę musimy kupić prezenty dla wszystkich. Tak? To nas będzie ograniczało, czy też będzie powodowało, że nie będziemy mogli ulegać wszystkim pokusom, bo nas to, na to po prostu nie będzie stać. No, to co możemy zrobić, to możemy też czytać ze zrozumieniem. Jak widzimy napisy, że wszystko za 10 zł, to taki napis to nie jest to samo, co wszystko od 10 zł. Rabat 80% to nie to samo, co rabat do 80%. Łatwo się naciąć na takie komunikaty, no bo czytamy je najczęściej, ale tanio kotwicząc się na konkretnych liczbach. No i bezrefleksyjnie wtedy szukamy produktu, który będzie tani i zazwyczaj go nie znajdujemy. No bo jak mamy wszystko od 10 zł, no to tych produktów od 10 zł pewnie nie będzie, albo jak rabaty do 80%, no to prawdopodobnie tych produktów z tak dużym rabatem też już nie będzie. Być może były, ale się skończyły, a może w ogóle nigdy ich nie było. Tego się nie dowiemy. No, oczywiście możemy zawsze podejść do zakupów z refleksją. Możemy na przykład spojrzeć na życie produktu. Jeżeli widzimy patelnię w supercenie, to czy naprawdę opłaca nam ją się kupić? Tak? Jeżeli jeszcze pomyślimy o tym, że ta patelnia bardzo szybko się zużyje, no tanie nie zawsze przecież oznacza dobre. Najczęściej właśnie tak jest, że tanie wcale takie dobre nie jest. Tanie niekoniecznie musi być trwałe. No i teraz jak pomyślimy sobie, że w skali roku będziemy musieli kupić takich patelni 4, no to się może okazać, że dużo lepszym interesem jest dzisiaj kupić coś droższego, ale nie tak często to wymieniać. Więc zawsze refleksja, zawsze powinniśmy się zastanowić. To, o czym warto na pewno wspomnieć, to to, że te czarnopiątkowe promocje i działania tak naprawdę niczym się nie różnią od działań czy też praktyk stosowanych przez firmy poprzez w ciągu całego roku. No ale w tym okresie emocje, które pojawiają się w związku z pojawieniem się komunikatów opatrzonych napisem Black Friday, często sięgają zenitu, no plus to, że święta są za pasem. No wszystko to powoduje, że jednak bardzo często tracimy czujność i pieniądze.